No moi drodzy, w końcu zapowiedziana oficjalnie Sombra. Już wiemy i możemy odpowiedzieć na słynne pytanie, kim jest Sombra. Na Biskonie 2016, zgodnie z wszystkimi prognozami, Sombra w końcu dała o sobie znać tak ostatecznie, dała się troszkę poznać. Wciąż wiele nie wiemy fabularnie, kim ta Sombra dokładnie jest, ponieważ troszkę zataja swoją przeszłość, ale o tym mniejsza. Dzisiaj będzie mniej fabularnie, bardziej skupimy się na umiejętnościach Sombry. W ogóle postaram się, żeby ten film był w miarę zwięzły, ponieważ odkryłem, że mam duży talent do dygresji, które są zbędne i tworzą bardzo niezwięzłe wypowiedzi. Także słuchajcie, po kolei, no tak, Sombra. Wiele miesięcy czekaliśmy, było to całe ARG, była ta długa zabawa. Myśleliśmy nawet, że Anna jest Sombrą. No ale w końcu dochodzi do tego pięknego momentu, w którym Sombra jest pokazana, poznajemy jej umiejętności, widzimy, jest prezentowany nam gameplay, widzimy jak ta postać wygląda w grze. Nawet szczęśliwcy, którzy pojawili się na BlizzConie, mieli okazję już przetestować postać na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach. My będziemy mieli tę możliwość prawdopodobnie we wtorek lub środę, generalnie w tym tygodniu, tak gdzieś usłyszałem, tak gdzieś tam widziałem, także trzeba być czujnym. No z reguły te wielkie zmiany, znaczy wielkie w ogóle jakieś zmiany w Overwatchu, czy to na serwerze testowym, czy w ogóle na oficjalnych serwerach, pojawiają się między wtorkiem a środą, także myślę, że być może w dniu oglądania tego filmu będziemy już mieli okazję zagrać postacią. Oczywiście teraz już zapowiadam, gameplay postacią musi być i będzie na kanale. Nie wiem dokładnie w którym momencie, ale na pewno on się na pewno pojawi, także zapraszam Was do no po prostu śledzenia kanału i oczekiwania. Słuchajcie, przechodzimy już teraz do umiejętności Sombry, także lecimy. Także przechodzimy do umiejętności i tutaj zaczynamy od karabinu maszynowego, czyli broni, którą posługuje się Sombra. No jest to takie Uzi właściwie, bardzo przypominające i wyglądem, i strzelaniem. Znaczy wyglądem troszkę może mniej, bo to jest generalnie broń jednoręczna i troszkę większa niż spluwy smugi, ale jeśli chodzi o feeling, to jak najbardziej przypomina to, do czego nas przyzwyczaiła smuga. Co może być, słuchajcie, dużym minusem, że smuga nas właśnie tak przyzwyczaiła, ponieważ różnica jest taka, że karabin maszynowy ma aż 60 nabojów w magazynku, także no... O tym mówił Styloza, czyli ten youtuber słynny tam zagraniczny, overwatchowy, który prowadził gameplay, właśnie rozgrywkę z Sombrą na BlizzConie, streamował to oczywiście na żywo. No on mówił, że po tych 30-40 nabojach ma ochotę po prostu przeładować broń, ponieważ tak jest tak bardzo podobne uczucie do tego, jak się strzela smugą. Co jednak ważne, żeby też jeszcze bardziej zróżnicować jakby sposób strzelania tą postacią, efektywny zasięg broni Sombry jest bardzo podobny do zasięgu broni żołnierza 76, czyli jest to zasięg średni, co czyni ją całkiem być może rozsądnym wyborem przeciwko farze, w sensie no takim rozważalnym w miarę, prawda? Nie będzie to może McCree, ale coś tam może zrobić, tym bardziej, że ma pewne mechaniki, które gdzieś tam jej się w powietrze też pozwalają przenieść, ale do tego przejdziemy zaraz. Kolejna umiejętność, słuchajcie, to hakowanie. No i to jest jakby taki, wiecie, zdolność wokół tego main filmu postaci. No jakby Sombra mogła nie hakować, prawda? Hakerka, hakowanie musi być. Także Sombra może hakować różne elementy, nie wiem, mapy, gry. No przede wszystkim są to wrogie postacie oczywiście. Tutaj jeśli... Generalnie, jeśli chodzi o samo hakowanie, o czynność hakowania, ona zajmuje parę sekund i może być przerwana, Jeśli ktoś zada nam obrażenia, to one w tym momencie, znaczy to działanie, hakowanie zostaje przerywane i nie wywołuje żadnych efektów. No i też wiadomo, to ma jakiś tam swój ograniczony zasięg, czyli musimy podejść bliżej, jeśli rzeczywiście chcemy coś zhakować. No i teraz przechodzimy do efektów. Możemy generalnie użyć zhakowania, możemy zhakować wrogiego bohatera, wieżyczkę albo apteczkę. Apteczkę, coś mi się dziwnie mówi. Jeśli chodzi o wrogiego bohatera, no to po zhakowaniu zostaje on wyciszony na parę sekund, nie może po prostu używać żadnych umiejętności, przy czym nie... A wiecie co? Chciałem powiedzieć, że nie jestem pewien, że chyba to nie przerywa umiejętności już użytych, ale pamiętam, że na stronie Overwatcha, gdzie już możecie oczywiście bohaterkę sobie tam przejrzeć dokładnie, jest filmik, który pokazuje, że można przerwać na przykład Ultimate'a Roadhoga, czyli być może się mylę, prawdopodobnie da się przerwać niektóre użyte umiejętności, ale to mówił jeden z deweloperów właśnie pomagający
przy streamowaniu tej rozgrywki Sombrą, że działa to generalnie podobnie do tego, w jaki sposób działa granat McCree, to znaczy może przerwać te same umiejętności, to znaczy jeśli Roadhog używa swojego ultimate'a, no to tak, przerwiemy go, ale jeśli już na przykład D.Va użyje swojego samozniszczenia i wyrzuci tego mecha gdzieś tam do góry, prawda? No to mecha już nie zatrzymamy, prawda? Możemy zastonować ten D.Va, ale to już nam jako tako nic nie da, prawda? Więc działa to raczej na tej zasadzie. Kolejna sprawa, no możemy hakować wieżyczki Torbjorna. I to też bardzo ciekawa sprawa. Taka kontra na Torbjorna, jakby już nie było mało nieprzyjemnych rzeczy krasnoludowi w Overwatchu, no nie jest zbyt szanowany, kochany. Także możemy zhakować wieżyczkę i ona wtedy na około 10 sekund zostanie wyłączona. Tyle właściwie, jeśli chodzi o to zastosowanie. Przy czym tutaj taki trik, generalnie, jak wiecie, wieżyczka Torbjorna celuje w target, który po prostu mu się gdzieś tam pierwszy pojawi, prawda? Także Sombra nie może dostawać obrażeń, kiedy hakuje, więc musicie sobie wykorzystać jakiegoś kolegę z zespołu, ażeby on przyjął na siebie obrażenia tej wieżyczki i dopiero wtedy możecie ją zhakować. Także bardzo fajne tutaj takie motywy współpracy hakerskiej pojawiają się i to jest super. Ale jeszcze bardziej super jest to, że kolejną rzeczą, którą Sombra może zhakować, jest apteczka. Słuchajcie, apteczki na mapie Sombra może sobie przejmować. I generalnie działa to w ten sposób, że przejmujemy apteczkę, ona wtedy jest zhakowana i po pierwsze nie działa na przeciwników, pomimo tego, że oni ją widzą, więc może być sytuacja, w której, wiecie, przeciwnik biegnie na niskiej ilości zdrowia do tej apteczki, po czym okazuje się, że ona go nie healuje. A po drugie, znacznie szybciej się ładują. Naprawdę dużo szybciej, jak sobie zobaczycie na jakichś tam gameplayach, no to jest to masakra. Mniej więcej, no stojąc chwilę możecie po prostu się wyhealować do pełna, także jest to mega sprawa. To zhakowanie trwa minutę na apteczkach i co ważne możecie mieć wiele naraz takich apteczek przejętych, także generalnie no w ciągu tej minuty, znaczy minuty, no możecie, jeśli tylko pozwolą wam na to przeciwnicy i jeśli chcecie się skupić akurat na tym elemencie gry, no to możecie przejąć po prostu kawał terenu i kontrolować go, zapewniać silne miejsca obrony dla waszych sojuszników. Super sprawa, szczególnie przy wykluczaniu jakichś tam kluczowych właśnie, wykluczaniu kluczowych apteczek na mapie. Także gorąco polecam zainteresować się tą umiejętnością. No i dalej mamy kamuflaż, czyli no pierwszą zdolność zapewniającą prawdziwą niewidzialność w Overwatchu. No i to jest coś wielkiego. Tak naprawdę no... Kiedy zaczynałem grę w Overwatcha, bardzo się dziwiłem, dlaczego, kurde, tutaj nie ma postaci, która może znikać. To takie dosyć oczywiste się wydaje, nie? Że taka postać, taki stealth hero, jak to się mówi, nie? Postać korzystająca z niewidzialności, taki typowy zabójca, prawda? Musi być coś takiego, taki asasyn. No to jest już taki podstawowy archetyp w grach sieciowych i w ogóle w jakichś tam RPGach, prawda? Jacyś rogale, łotrzycy, tak dalej. No i tutaj się zdziwiłem bardzo, że czegoś takiego nie było, co w sumie uznałem za bardzo dobre, biorąc pod uwagę, że Reaper był troszkę takim bohaterem, wiecie, ala takim cieniem, który też ma być niewidoczny, ale on ma być niewidoczny swoimi działaniami, to on, wiecie, ma sprawić, że będzie jakoś tam zaskakiwał wrogów, jakby sama gra, sama mechanika nie dawała mu takiej przewagi. Także uznałem to za bardzo super sprawę, że fajnie, że Blizzard tak to rozwiązał i generalnie zapewniało to rzeczywiście no jakiś tam balans. W tym momencie balans będzie bardzo zaburzony, ponieważ się właśnie pojawia pierwsza postać, która prawdziwą niewidzialność ma. No i jest to właśnie kamuflaż, czyli umiejętność znajdująca się pod lewym shiftem. No i ona generalnie działa tak, że po aktywacji Sombra znika i przez jakiś czas poruszamy się szybciej. Znaczy w momencie po prostu trwania tej niewidzialności poruszamy się szybciej i jak widziałem, to naprawdę jest to całkiem przyjemny boost do szybkości, także możemy gdzieś tam szybko wrogów zajść od tyłu, gdzieś tam zhakować im ważną apteczkę, gdyby ktoś chciał się cofnąć. Też niezauważonym zhakować od tyłu, nie wiem, Mercy, żeby na przykład nie zultowała i wtedy możecie wjechać do boju, także mega sprawa. Tym bardziej ta sprawa jest mega, że generalnie na średnim i większym dystansie kamuflażu nie będzie widać, to znaczy nie będzie tam żadnych mgiełek, że można będzie dostrzec, o tam biegnie Sombra, nie? Tylko dopiero kiedy Sombra podejdzie bliżej, to wtedy jak będziecie uważni, będziecie się przyglądać, spodziewać się Sombry, no to wtedy rzeczywiście podobno będzie dać się troszkę ją gdzieś tam dostrzec. Co ważne,
Oczywiście nie jest to tak, że sombra znika i jest niewidzialna aż do końca trwania umiejętności, to też możemy przerwać, skontrować, po prostu zadając jej obrażenia. Także no, jest to raczej umiejętność na zasadzie przemknę gdzieś tam z boku i wejdę wam na plecy, niż taka, że wiecie, mam 10 HP i nagle zniknę wam, nie, z oczu. Do tego raczej będzie służyć kolejna umiejętność, czyli translokator, słuchajcie, umiejętność znajdująca się pod E. No i to jest taki granat, takie urządzonko, ustrojstwo, które Sombra sobie wyrzuca przed siebie na dużą, mniejszą odległość, jak już chcecie, prawda? No i możecie, aktywując tę umiejętność ponownie, przenieść się po prostu do miejsca, w którym ten translokator się znajduje. Translokator jest aktywny przez 15 sekund, więc generalnie jedną z taktyk, o których twórcy mówili, jest coś takiego, że hakujecie sobie apteczkę, która jest no, w takim kluczowym, ale dosyć bezpiecznym punkcie, prawda? Stawiacie tam sobie translokator, wchodzicie do akcji, nie wiem, na niewidzialności, prawda? Żeby szybciej do tej akcji wejść. Robicie co możecie, zabijacie co możecie. No i w momencie, w którym robi się gorąco, w którym macie niewiele zdrowia, po prostu w przeciągu tych 15 sekund cofacie się do translokatora. Także no, wygląda na to, że gra Sombrą będzie naprawdę, naprawdę dynamiczna. No i no ciekawa, będzie bardzo mocno przypominać to, co reprezentuje sobie sobą Smuga. Przechodzimy teraz do super umiejętności. Tutaj mamy EMP, jak to w wersji angielskiej nazwano, czyli impuls elektromagnetyczny. Jest to generalnie obszarowa wersja hakowania, która również wycisza wszystkich przeciwników na danym obszarze. Taka nagle bańka wielka różowa, cybernetyczna, wybucha naokoło Sombry, no i wszyscy przeciwnicy zostają wyciszeni, co jest, no jak myślę, doskonale wiecie, niesamowicie mocne, tym bardziej, że no Sombra ma mechaniki, które pozwalają jej bardzo, tak wiecie, niepostrzeżenie, nagle, bezpiecznie dostać się w sam środek walki. To znaczy, no wiadomo, może nie w miejscu, w którym wybuchają jakieś granaty czy coś, bo to ją zdradzi, prawda? Ale jakoś dostać się za plecy i sobie wybuchnąć ten impuls elektromagnetyczny, to myślę, że no z tym problemu nie będzie, a jest to ogromna kontra. Bo blokuje to po prostu jakiekolwiek możliwości używania zdolności na parę sekund, także mega, mega sprawa. No i tutaj mamy na końcu umiejętność pasywną, która kurde też jest no mocna, naprawdę mocna. Nazywa się oportunista i ona generalnie daje to Sombrze, że widzi wszystkich bohaterów wrogiego zespołu, którzy mają zdrowie poniżej 50%. Generalnie wiadomo, raczej healerzy w momentach, w których się tam jakoś połkujecie, healują na tyle, że poniżej 50% to zdrowie spada rzadko, prawda? No ale w jakichś tam kluczowych walkach no jest to jednak całkiem przydatne info, że Sombra będzie widzieć te wszystkie rzeczy. To też dodaje taki dodatkowy, nie wiem, takie dodatkowe poczucie zagrożenia u przeciwników. Jeśli widzą, że mają właśnie mało zdrowia, no to nagle myślą, kurde, no Sombra mnie widzi, muszę gdzieś się schować, nie wiem, zdobyć szybko jakąś apteczkę, pójść do healera, no cokolwiek, nie? Z apteczkami też lipa, bo ucieka na tej niskiej ilości zdrowia, a tutaj apteczka jest hakowana, nie? Także generalnie Sombra dostała bardzo mocny toolkit, który pozwala jej kontrolować pole bitwy. Taki generalnie był zamysł. Blizzard powiedział, że chciał oddać bardzo dobrze fantazję właśnie hakerki, fantazję osoby, która chce przede wszystkim mieć kontrolę nad polem bitwy. Zresztą fabularnie Sombra też jakby zaczęła się bawić w to hakerstwo po to właśnie, aby manipulować ludźmi, aby mieć kontrolę nad nimi i osiągać swoje zamierzone cele. Także tyle w kwestii umiejętności i teraz przejdziemy sobie do takiego podsumowania. A moje podsumowanie i komentarz myślę, że doskonale wiecie, jakie jest. No, do Overwatcha zmierza naprawdę, naprawdę silna postać, która na pewno namiesza w sposobie, w jakim gramy w grę w aktualnej mecie. Także z pewnością, no, czeka nas coś nowego, coś nieznanego. Na razie troszkę przerażającego, przyznaję, bo jakby na papierze te wszystkie umiejętności, ta mieszanka wybuchowa, którą Blizzard nam zaserwował, brzmi naprawdę interesująco, świeżo, fajnie. Fajnie, że mamy pierwszą nawet postać z niewidzialnością, nie? Jest to takie troszkę straszne, ale jednak brzmi, wiecie, jest hype, nie? Jest hype. Tylko kwestia jest taka, że tutaj mamy jeszcze metę w grze. Jest to gra sieciowa, w której, no, meta jest, nie oszukujmy się, bardzo istotna, znaczy w ogóle balans gry, prawda? Już ta mniejsza meta. Meta to takie troszkę ubzdurania różnych ludzi, prawda? No i
Nie ma wątpliwości, że Sombra namiesza. Wszędzie, z każdej strony, jeśli byście się wsłuchali w głosy społeczności, padają właśnie komentarze, że Sombra będzie OP. Że będzie OP i na pewno prędzej czy później doczeka się sporego nerfa. No ale wiadomo, no. Trzeba wszystkiego spróbować. Ja tylko mam nadzieję, że Sombra pojawi się w... jeśli ma się pojawić na oficjalnych serwerach, znaczy w ogóle się pojawi, prawda? Tylko chciałbym w sumie, żeby ona pojawiła się może, bo ja wiem, między sezonami albo na początku sezonu trzeciego, tak ażeby jakby po pierwsze nie skrzaniła obecnego ladera, w sensie końca sezonu drugiego, bo jakby no troszkę dziwnie byłoby, gdyby tak nowa postać pojawiła się nagle pod koniec i namieszała właśnie w tej drabince. No i mówię, może tak pomiędzy dwoma sezonami, teraz ta przerwa będzie wynosiła od tygodnia do dwóch maksymalnie. Myślę, że to byłby po prostu dobry moment, żeby sprawdzić rzeczywiście, jak ona się sprawdza w tym środowisku takim nie wewnętrznym, nie w samym Blizzardzie. Oczywiście będzie testowanie na serwerze testowym, ale no to też nie jest, powiedziałbym, to samo. Też nie jest to samo. No chyba, że na przy testowaniu trybu rankingowego, no to wtedy tam rzeczywiście może to wyglądać nieco lepiej. No cóż, zobaczymy, słuchajcie. Generalnie oczywiście jestem podjarany nową postacią. Wygląda bardzo interesująco, bardzo wpasowuje się w to, co ja lubię, czyli właśnie postaci skupiające się tam na jakiejś niewidzialności, na skrytobójstwie. Ale jednocześnie mówię, mam ogromne obawy, jak to będzie wyglądać w praktyce. Czy Sombra nie będzie zwyczajnie za mocna? Ale na pewno wierzę, że po pierwsze będą jakieś kontry na Sombrę. Myślę, że będzie nie jedna kontra. A po drugie, no wszystko się ułoży jakoś, nie? Na początku też miałem troszkę obawy z Aną, nie? Że ona jest troszkę zbyt skomplikowana. Znaczy, ja nadal to widzę, że kolejne postaci w Overwatchu, jak widzicie, mam już drugą nową postać po premierze gry, no są w znacznie większym stopniu skomplikowane niż większość postaci tych, które mieliśmy na premierę. Może to takie pierwsze wrażenie po prostu, bo obcujemy z czymś nowym. W sumie Smuga też jest skomplikowana. Ale no jednak... no nie wiem. Takie mam po prostu przemyślenia troszkę. Oczywiście to nie jest złe, tylko zwiększa po prostu jakiś tam może próg wejścia dla nowego gracza, ale wiadomo, wszystko z czasem się ogarnie. Słuchajcie, tymczasem ja wam dziękuję za uwagę. To byłoby tak naprawdę na tyle. Pewnie chciałbym jeszcze dużo rzeczy powiedzieć a propos Sombry, ale mówię, nie chcę, żeby ten odcinek trwał 20 minut. Będzie gameplay Sombrą na pewno, kiedy pojawi się na PST, także wtedy sobie pogadamy troszkę więcej, powiem co nieco więcej, bo na pewno mam jeszcze parę komentarzy a propos tej postaci. No ale mówię, nie chcę was trzymać pół godziny, także dziękuję za uwagę, trzymajcie się, na razie, cześć, pa i do usłyszenia już wkrótce.